Jestem zadowolony z tą pierwszą wygraną, jak zaczęliśmy ten sezon, ale normalno sezon jest długi, nie ma czego się za dużo cieszyć, że za parę dni już zaczyna też Euroliga. Także widać było, że Koszalin nie jest skompletowany i brakuje kilka zawodników. Ale z drugiej strony mi najważniejsze, że daliśmy wszystko sobie, graliśmy też do samego końca i też też najmłodsi zawodnicy też dostali 5 minut szansy, żeby się trochę, żeby trochę zagrali. Wykonaliśmy praktycznie wszystkie założenia, które trener nam kazał zrobić przed meczem, także fajnie, że byliśmy skoncentrowani i że w czwartej kwarcie udało nam się uzyskać trochę większą przewagę i wszyscy mogli zagrać. Tak jak trener powiedział, młodzi zawodnicy też dostali swoją szansę, także dobry mecz w naszym wykonaniu i teraz musimy już się skoncentrować na następnych. Mieliśmy kilka problemów z kontuzjami. Widać jest, że nam brakuje brakowało tych ostatnich meczów w okresie przygotowawczym. Natomiast Telmet miał 3 dni temu przetarcie i myślę, że to jest jedna rzecz, która bardzo mocno miała duży wpływ na wynik tego meczu. Druga rzecz, u nas zawodnicy dziś byli zmuszeni do grania poza swoją pozycją nominalną ze względu właśnie na kontuzję i na to, że skompletowaliśmy skład dosyć późno i to zabiera bardzo dużo energii, bo trzeba walczyć z zawodnikiem, który jest wyższy, który jest silniejszy fizycznie. I to było najbardziej widoczne w drugiej, czwartej kwarcie. Po prostu trochę nam zabrakło sił, żebyśmy mogli walczyć z zespołem na takim poziomie, jak jest Stelmet Zielona Góra. Rozpoczęcie całego spotkania nie było dla nas po myśli. Pierwsze rzuty nie wpadały, mimo naszej nawet całkiem niezłej obrony. To troszeczkę nam utrudniło sprawę i ten mecz był wyrównany do połowy. Później w trzeciej kwarcie też nie rozpoczęliśmy dobrze, straciliśmy chyba 6 czy 8 punktów z rzędu. Dobrze się przebudziliśmy, później zaczęliśmy lepiej rotować w obronie, lepiej sobie pomagać. Troszeczkę też egzekucja poszła w górę w ataku, więcej zdobytych punktów, więcej celnych tych rzutów. No i zbudowaliśmy przewagę, którą się udało po prostu dotrzymać do końca spotkania. Cieszę się, że jestem zdrowy i mogłem dzisiaj pomóc drużynie swoją postawą na parkiecie i to jest dla mnie najważniejszy element, że ten sezon się rozpoczął, ja jestem ponownie w drużynie i mogę się cieszyć grą, także teraz, no cóż, to pierwsze nasze spotkanie już za nami, przed naszymi kibicami, teraz pierwsze spotkanie w Eurolidze, również przed naszymi kibicami, także od jutra będziemy się ostro przygotowywać, żeby być jak najlepiej właśnie przygotowanymi na ten mecz z Żalgirisem. Wiedzieliśmy, że AZS przyjedzie zmotywowany, żeby nas pokonać. Zawsze się mówi, że trzeba być mistrza, tak? Zespół wygrywa mecze, także to nie Mateusz Panitka. Zespół pracuje na wszystko, także chylimy głowy ku zespołowi, nie ku mnie. Ja jestem jednym z 12 zawodników, którzy walczą na boisku i na tym się skupmy. Przed własną publicznością, powiedzmy, można powiedzieć, że się łatwo gra, a tak naprawdę nie jest tak, bo są nerwy, wiadomo, są oczekiwania, że twierdza CRS zostanie zdobyta w zeszłym sezonie. W tym sezonie powinniśmy podtrzymywać tą, że tak powiem, dobrą passę w domu. Na początku troszeczkę było nerwowo, ale nie było aż tak źle. Powiedzmy, AZS trzymał się w pierwszej połowie na pewno zdobytymi punktami za 3. Mieli bodajże chyba 7 cennych trójek. Ale myśmy już wypracowali sobie jakąś tam kilkunastopunktową przewagę. To co powinniśmy zacząć robić w obronie, to zaczęliśmy robić w ataku. Inaczej to zaczęło wyglądać, przynajmniej odskoczyliśmy im na te kilkanaście punktów i potem już kontrolowaliśmy spotkanie.